To jest Polin. Hańba i skandal. Coraz mniej obawiamy się wirusa. Głupota i podłota. Polska jest ojczyzną dwóch narodów. Narodu polskiego i narodu żydowskiego. Nuda i obłuda. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Zdrada i żenada. Polaku, nie daj się okłamywać. Kulisy indoktrynacji. Najnowsza książka Marcina Roju. Polecam. Grzegorz Braun. Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże, Marek Skowroński, telewizja w Realu 24, ja jestem dziennikarzem niezależnym. Dzisiaj moimi gośćmi, Państwa gośćmi są pani doktor Lucyna Kulińska, historyk. Witam Pani doktor, dzień dobry, szczęść Boże. Witam Państwa, witam Pana redaktora bardzo gorąco. I Pan Krzysztof Baliński, ambasador, dyplomata i politolog. Kłaniam się, dzień dobry. Witamy. Proszę Państwa, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Spełnia się na naszych oczach i na nas słynne chińskie przestępstwo, przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. Może przepraszam, jeszcze zanim przejdziemy do pytań, przepraszam najmocniej. Dziękujemy Państwu za wpłaty. Prosimy o jeszcze. Bardzo proszę na konto PKO BP, które jest tutaj podane, z dopiskiem darowizna w Realu 24. Też zapraszamy do podawania w mediach społecznościowych i w swoich SMS-ach i nie tylko maili, linków z naszymi audycjami, z materiałami. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, dziękujemy za wsparcie naszej redakcji. Dzięki Państwu istniejemy. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, wracamy. W Polsce w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, o której zresztą Pan pisze w artykule w Bibule, o którym już mówiliśmy w trakcie naszej ostatniej rozmowy, jest już później niż myślisz. Polska jest największym importerem obcokrajowców. Jak to wygląda? Dlaczego tak się dzieje? A jednocześnie, i tutaj może zaczniemy od pani doktor jednak, zbliża się 80. rocznica tak zwanej rzezi wołyńskiej. Do dnia dzisiejszego mamy problemy z upamiętnieniem, z pełnymi honorami pamięci ofiar, w tym również moich krewnych, tej bezprecedensowej rzezi. Jak ona się kładzie i czy się faktycznie kładzie na stosunki polsko-ukraińskie? Najpierw pani doktor, a potem poprosimy pana ambasadora. Szanowni Państwo, tak, zbliżają się obchody. Już tutaj na początku chcę Państwa zaprosić do uczestniczenia w nich. Jest to ostatni moment, kiedy jeszcze osoby, które były wówczas dziećmi, ostatni żywi świadkowie chodzą po tej naszej ziemi. Większość osób, które ja znałam, których relacje zbierałam, już dzisiaj nie żyje. Widocznie nasze władze, no a przede wszystkim władze Ukrainy, uznały, że to jest dobry moment, aby tą historię zacząć pisać od nowa. Wiemy, że w Radzie Werchownej pojawił się projekt ustawy o tym, jak to Polacy mordowali Ukraińców od roku 1919 do 1953. To ma być jakieś takie odbicie piłeczki, ponieważ oni się boją. No każdy, kto jest sprawcą, boi się tego, aby jego potworne przestępstwa nie zostały ujawnione. Ale ja uważam, że piłeczka jest po naszej stronie, ponieważ to właśnie zaniechania, które trwają już od zakończenia wojny, a już w taki sposób zupełnie niezrozumiały i dla mnie, że tak powiem, haniebny, pojawiły się po roku 89. To są działania, które mają na celu po prostu tą straszliwą zbrodnię w pamięci Polaków w ogóle zlikwidować. Tak więc państwo w minimalny sposób przez poprzednie lata, a teraz już praktycznie w ogóle, bo teraz już jest działanie wręcz szkodzące, stara się, aby Polacy zapomnieli albo dostali jakąś fałszywą wiedzę na temat
tak potwornego ludobójstwa, które pociągnęło za sobą w wyniku bądź mordów na miejscu i śmierci, i wypędzenia, pozbyły się ludności polskiej z naszych województw wschodnich. Wiemy, że rozmiary tego ludobójstwa były ogromne. To nie tylko Wołyń, to oczywiście i 3 województwa Małopolski Wschodniej, ale w sumie 7 województw było objęte zbrodniami, których dopuściła się organizacja ukraińskich nacjonalistów i UPA przy pomocy ludności miejscowej. Musimy pamiętać, że państwo nasze jest tutaj jakby zobligowane do tego, ponieważ jeżeli uznajemy ciągłość państwa naszego, a zbrodni dokonali obywatele polscy, 90% ponad, ci, którzy dopuszczali się tych zbrodni, mieli obywatelstwo polskie. Posługiwali się oczywiście okupantami, zarówno Rosjanami, jak i Niemcami do wykonania tego dzieła, ale niezrozumiałe jest, że nasi przywódcy z takimi honorami udają się na wszystkie obchody dotyczące Holokaustu, czyli mordu na ludności, dokonanego na ludności żydowskiej, natomiast odmawiają patronatów, odmawiają wsparcia. Problem jest też z samym ruchem kresowym, tak jak mówię, ludzie, którzy mają tą pamięć w sobie jeszcze, prawda, i pierwsze pokolenie powoli w tej chwili wymierają, w związku z powyższym trzeba, aby zachować pamięć, wsparcia ze strony władz. To robią Ukraińcy, oni pilnują w każdym momencie swoich interesów, natomiast państwo nasze tu się absolutnie nie wywiązuje z obowiązku zachowania pamięci o tej straszliwej, straszliwej zbrodni. Jest ucieczka od prawdy. Tutaj mi się przypomina, zresztą ostatnio ktoś nawet te słowa przytoczył, słowa George'a Orwella, że im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Otóż prawda staje się nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w czasach, w epoce zakłamania staje się czynem rewolucyjnym. Ja mogę się podpisać pod tymi słowami, ponieważ nasi działacze doznają tak przeróżnych, że tak powiem, utrudnień, nawet posponowania ze strony władz. Przykład choćby księdza Tadeusza, który takimi słowami przez pana prezydenta został w zeszłym roku na obchodach potraktowany, które świadczą o absolutnym lekceważeniu i o tym, że mamy po prostu władze, które pamięci Polaków zupełnie nie chcą podtrzymywać. Nie ma informacji w podręcznikach, nie ma lekcji na ten temat. A w tej chwili, kiedy w Polsce znalazła się tak wielka grupa Ukraińców, którzy przybywają nie tylko z tych najbardziej, nazwijmy to, zbanderyzowanych rejonów Małopolski Wschodniej czy Wołynia, ale także z środkowej części tej kijowskiej i z tej wschodniej, która przez lata nie była w ogóle tym bakcylem banderowskim zarażona. My stawiamy się w sytuacji takiej, że przyzwalamy na to, aby narracja ukraińska, która dowodzi, że tu się toczyła w czasie wojny jakaś wojna polsko-ukraińska, tak, wojna z kobietami i dziećmi polskimi, ale wojna, i że tak naprawdę liczba ludzi, którzy zginęli po jednej stronie, jest równoważna, no więc w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To jest sytuacja absolutnie, absolutnie niedopuszczalna. Od lat pracują też służby, aby rozbijać ruch kresowy. Mamy więc, ale ja państwa zapraszam na obydwie uroczystości centralne w Warszawie. Jedna z nich najpierw na konferencję 8 lipca, która odbędzie się właśnie poświęcona ludobójstwu, jedna z kolejnych Muzeum Niepodległości, i 9 pierwszy przemarsz, złożenie kwiatów. To wszystko się odbędzie pod grobem nieznanego żołnierza. Pomocy ze strony państwa, nawet żadnej orkiestry, kiedyś przychodziło wojsko, wszędzie są odmowy. Najbardziej chyba bolesną dla nas sprawą jest to, że starania o włączenie się Kościoła w tą akcję też kończy się niepowodzeniami. Czyli kiedyś, kiedy mogliśmy jeszcze na wsparcie liczyć
na przykład władz lokalnych, czy właśnie wojska, czy kościoła. Teraz to wszystko już w jedną nogę idzie, aby te uroczystości zminimalizować. I przypominam o drugim marszu, który już samego 11 ruszy ulicami Warszawy wieczorem, rozpoczyna się o godzinie 17. No i przyszła doskonała wiadomość, że ten nasz wspaniały pomnik, który przygotował nam mistrz świętej pamięci, mistrz Pityński, zostanie odsłonięty. No cóż, został on wypchnięty z centralnych miejsc Polski. Tak jakby kilkaset tysięcy pomordowanych okrutnie Polaków nie zasługiwało na to, aby w centrum Warszawy mieć pomnik, który przypomni te zbrodnie. Ale znalazł się dzielny wójt Walczak, który w Domosławie, niedaleko od trasy Via Carpatia, imienia notabene Lecha Kaczyńskiego, ten pomnik ma powstać. Ja nawet sugerowałam, aby kiedy... I odsłonięcie ma być 15, proszę Państwa, 15 lipca. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda i że ten pomnik zostanie odsłonięty. Ja sugerowałam panu wójtowi, żeby od razu umieścić kamery, ponieważ przypuszczam, że w dzisiejszej sytuacji, kiedy banderyzm jest w naszym kraju tolerowany i te wszystkie nacjonalistyczne, nazistowskie, można powiedzieć, ruchy tutaj sobie robią, co chcą, on może ulec zniszczeniu, tak jak ten odsłaniany przez Lecha Kaczyńskiego w Hucie Pieniackiej, który już dwukrotnie został kompletnie zdewastowany. To, że władze naszego państwa nie reagowały na te niszczenia naszych pomników, na wypisywania tam ordynarnych, strasznych haseł, podkładania ładunków wybuchowych, dewastowania, to jest znak dla Ukraińców, że mogą to robić, proszę Państwa. Jeżeli byśmy nawet nie zareagowali na to, jak jakieś pociski w kierunku naszych placówek konsularnych były odpalane, to znaczy, że rzeczywiście my w tej kwestii nie mamy prawie nic do powiedzenia. Ale mówię, obchody się zbliżają. Chciałabym, aby szczególnie młodzi ludzie zainteresowali się tą kwestią, ponieważ to zawsze, jeżeli zło nie zostanie potępione, to ono zawsze może wrócić. Tak było zresztą w przeszłości. Panie ambasadorze, czy to jest normalne w stosunkach bilateralnych, w stosunkach dyplomatycznych? To, co się dzieje dzisiaj między Polską a Ukrainą, w tym, jak Polacy są traktowani na Ukrainie, jak Ukraińcy są traktowani w Polsce. Czy faktycznie mamy tutaj do czynienia z czymś takim jak zasada wzajemności? Czy jak to wygląda? Nie, no ja tutaj o zasadzie wzajemności bym nie mówił. Po prostu w stosunkach dyplomatycznych i dotyczących wszystkich sfer współpracy każda ze stron walczy o swoją rację. Każda ze stron broni swojego interesu narodowego i swojej doktryny polityki zagranicznej. Po stronie ukraińskiej mamy rzeczywiście z tym do czynienia i co byśmy nie mówili o tym, że to jest państwo upadłe, prawda, że nie jest podmiotem w polityce międzynarodowej, co jest prawdą, co byśmy nie mówili, to jednak strona ukraińska w tej sferze wywiązuje się bardzo dobrze i prowadzi bardzo asertywną politykę zagraniczną, przynajmniej wobec Polski. Natomiast co robi strona polska? Strona polska w stosunkach z Ukrainą działa w myśl doktryny jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Ja bym tutaj może skupił się tylko na jednym aspekcie, oczywiście związanym z tym, co pani doktor Kulmińska mówiła. Otóż o tym przypominaniu tej strasznej, prawda, tragedii Jerzy Wołyńskiej i o tym, że powinniśmy żądać od Ukraińców wypowiedzenia się na ten temat, konkretnie przeproszenia za to, przyznania się do winy. Otóż jest to w polityce zagranicznej sfera, która się nazywa polityką historyczną. Za taką polityką historyczną na arenie międzynarodowej jest odpowiedzialne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
przeważnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy inne agendy rządowe, które mają do czynienia z polityką zagraniczną, prawda? Bo przecież jest minister do spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta, to samo jest w Kancelarii Premiera, tak, ale głównie jest to obowiązek i sfera działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I co my mamy, z czym mamy do czynienia właśnie w tej sferze polityki historycznej właśnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie dość, że utraciliśmy wszystkie karty dyplomatyczne w polityce zagranicznej, przynajmniej wobec Ukrainy, ale także i wobec innych państw, sąsiadów Unii Europejskiej, Niemców, Stanów Zjednoczonych, to jeszcze ta jedyna karta, która nam pozostała w ręku, to znaczy polityka historyczna, też jesteśmy w trakcie pozbywania się tej karty. Przykład. W oknie Pałacu Prezydenckiego zapłonęła świeca jako znak pamięci o cierpieniu, prawda, i tragedii milionów ofiar wielkiego głodu w Ukrainie. A czy mieliśmy do czynienia, no jeszcze oczywiście wcześniej tam jakieś świece inne, podobno zwane hanukowe i tak dalej. Ale czy mieliśmy kiedykolwiek do czynienia, czy widzieliśmy w oknach Pałacu Prezydenckiego świecę, zapaloną świecę z okazji na przykład 11 lipca. No, ambasador Ukrainy występuje z okazji Święta Niepodległości Ukrainy na tle pomnika Powstania Warszawskiego i porównuje Ukraińców walczących z rosyjską armią do powstańców warszawskich. Absurd. I my mu na to pozwalamy, mało tego, rozgłaszamy tą jego genialną wypowiedź, prawda, i genialne porównanie na cały świat, prawda, i tak dalej. Dwa, nawet nie chciałbym tutaj cytować jego wypowiedzi, bo nie mamy na to czasu, ale wszystko sprowadzało się do tego, że przecież Ukraińcy walczący z rosyjską armią to są to samo, co powstańcy warszawscy. Przełożony ambasadora Ukrainy, minister Kuleba, też odwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego, porównał obraz zburzonej Warszawy, prawda, po Powstaniu Warszawskim do tego, co się dzieje w Mariupolu. Od razu się pojawia oczywiście skojarzenie, że to przecież Powstanie Warszawskie tłumili i mordowali powstańców, nie kto inny, tylko Ukraińcy, ale to już jest inny temat. Wreszcie mamy wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, bardzo zresztą aktywnego, jeśli chodzi o sferę stosunków polsko-ukraińskich, i po odkryciu tam kilku grobów w takiej ukraińskiej miejscowości, bodajże zwanej Izium, oświadczył tak. Przerażające. I nie da się tego, nie porównać tego do Katynia. Tak nawiasem mówiąc, co do Izium, po wyzwoleniu tego Izium, to Ukraińcy przystąpili do derusyfikacji ulic Izium. No i już tam mamy ulicę Bandery, prawda, skwer Szuchewicza i tak dalej, i tak dalej. I to tutaj zresztą na usprawiedliwienie pana Jabłońskiego możemy powiedzieć, że nie popełnił takiego wielkiego głupstwa, czy po prostu żabszaństwa wprost, jak Adam Michnik, który Katyń porównał do wydarzeń, czy do emigracji Żydów po marcu 1968 roku. Ale tutaj to są wszystko przykłady świadczące o tej maestrii, finezji naszych dyplomatów, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Duda, gdy bodajże na początku tego roku, nie, z okazji też Powstania Warszawskiego, przed garnizonem Miasta Szynoczego Warszawy otworzył taką wystawę, która zestawiała zburzoną Warszawę ze zburzonymi kilkoma tam chałupami, prawda, w Mariupolu. To raz, a postać ważna w kwestii polityki zagranicznej, mianowicie niejaki pan Świrski, nomen omen,
który dzisiaj jest przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak, a jeszcze do niedawna stał na czele tego Funduszu Narodowego, który się zajmował właśnie promocją Polski, dobrego imienia Polski na świecie i walką z tymi sformułowaniami typu polskie obozy koncentracyjne. To ten pan Świlski powiedział tak: Ukraińcy mają teraz swoje powstanie warszawskie. Nawiasem mówiąc, ta wystawa na polecenie wicepremiera, ministra kultury, też odpowiedzialnego za politykę historyczną, ma być, jest już pokazywana we wszystkich placówkach dyplomatycznych. I wreszcie na przykład w Chicago, konsul generalny w Chicago otworzył razem z konsulem generalnym Ukrainy wystawę zatytułowaną Mamo, ja nie chcę wojny, która jest zestawieniem przechowywanych w polskich zasobach historycznych rysunków polskich dzieci z roku 1946. Jest to zapis przeżyć tych dzieci z okresu wojny, okupacji niemieckiej, morderstw, prawda, na dzieciach polskich, czy na Polakach w ogóle podczas okupacji niemieckiej. I to zestawił, ta wystawa jest zestawiona z rysunkami dzieci ukraińskich, które to teraz w kontekście tej wojenki na wschodzie mają też swojego rodzaju refleksje. I wreszcie wiadomość, która wprost powala z nóg, że Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli państwowy bank, za 3 miliony dolarów wynajął dwie amerykańsko-żydowskie firmy Public Relations, które mają się zajmować, które mają wspierać ukraińską propagandę w Stanach Zjednoczonych. Czyli urabiają nas. Zestawianie, prawda, tych strasznych przecież ofiar, które były poniesione podczas Powstania Warszawskiego, z tym, co się dzieje w tej chwili w tej wojence na Ukrainie, to jest plucie Polakom, prawda, w twarz. To jest jawnie antypolskie po prostu. Kupczenie pamięcią tych ofiar. I to jest właśnie demolowanie polityki historycznej polskiej. Tak to jest. Czyli przypominanie zbrodni na Polakach to nasz główny oręż w zwalczaniu obowiązującej, prawda, tutaj takiego paradygmatu, że ofiarami byli wyłącznie Żydzi, a sprawcami byli naziści i Polacy, prawda? I teraz to był nasz główny oręż, prawda, w staraniach o reparację Niemiec i w odpieraniu żydowskich roszczeń majątkowych, to my teraz to wszystko, tą kartę zaprzepaszczamy i prawda, oddajemy to wszystko w ręce Ukraińców, robimy propagandę proukraińską i z tych właśnie racji naszych żądań pod adresem Ukraińców, żeby przeprosili za rzeź wołyńską, my nie tylko, że z tego rezygnujemy, ale pośrednio wzmacniamy ich propagandę, że to oni byli zawsze największymi ofiarami, prawda, II wojny światowej, prawda, że to oni walczyli z Moskalami, że to oni walczyli z Niemcami, prawda, i tak dalej. No inaczej tego, no, moim zdaniem, nie można interpretować. Weźmy przykład Żydów. Żydzi nigdy nie dopuszczają do tego, żeby zrównywać ich ofiary z ofiarami Holokaustu. No, tym bardziej, że... A my nie tylko, że pozwalamy na to, pozwalamy Ukrainie, propagandzie ukraińskiej, na zrównywanie ofiar swoich w tej wojence na wschodzie z naszymi ofiarami podczas wojny, podczas Powstania Warszawskiego, to jeszcze sami podsuwamy im pomysły. No bo czymże jest, jeżeli nie podsuwaniem pomysłu, organizowanie u nas w centrum Warszawy wystawy, która porównuje tragedię Powstania Warszawskiego ze zburzeniem kilku chałup w mieścinie zwanej Mariupol. Zgadza się. Pani doktor, w internecie w ostatnim czasie pojawiły się dwie bardzo ciekawe informacje. Pierwsza mówiąca o tym, że w
we wschodnich oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej zdarzają się sytuacje, gdzie wchodzą Ukraińcy lub też być może inne osoby, które mają wgląd do dokumentów i wyrywają całe kartki, całe tomy są likwidowane, albo przynajmniej części tomów, w których są ewidentne dowody na zbrodnie dokonane przez Ukraińców na Polakach. I druga bardzo ciekawa relacja pojawiła się pani, która w Lublinie, będąc w Muzeum Wsi Polskiej, usłyszała, jak dzieci ukraińskie wykrzykiwały takie hasła: rezać Polaków, zastrzelić Polaków. Przypuszczam, że no, najprawdopodobniej to były hasła, które słychać, których nauczyły się po prostu u siebie w domu rodzinnym, czy też od swoich rodziców. Jak pani ocenia to? Czy faktycznie coś takiego może mieć miejsce? Mówię o tym IPN-ie i ginących dokumentach, bo co jakiś czas jednak dochodzą do nas takie sygnały. I z drugiej strony, no właśnie, te dzieci, jak to jest? No może rozpoczniemy od niszczenia dokumentów. Ukraińcy pilnują tej sprawy, jak wszystkich spraw, które mają się przyczynić do zatarcia sprawstwa ich tych potwornych rzeczy. Niszczenie dokumentów miało od 1989 roku, mieliśmy z nim do czynienia. Ja się z tym zetknęłam jako badacz bezpośrednio. Wiemy, że nawet osoby zatrudnione w pewnych instytucjach, tutaj myślę o karcie, do której po 1989 roku płynęły z zachodu relacje, ponieważ tam poszły pieniądze państwowe. Ja się na temat tej instytucji wypowiadać nie będę, ale kto z państwa wie, to wie, pod czyim patronatem ta instytucja była. Listy te były niszczone, wyrzucane do kosza, darte. I wiem, ponieważ mówiły mi to osoby zarówno tam pracujące, zresztą tą osobę, która dopuszczała się niszczenia tych dokumentów, potem z tej instytucji zwolniono. Niszczone były dokumenty w MSWiA, gdzie też były zbiory dotyczące i okresu przedwojennego. Pracując tam, w momencie, kiedy usiłowałam interweniować, bo nagle całe jakieś strony tam z tych dokumentów znikały, co jest, prawda, dlaczego tutaj nagle się ta paginacja, prawda, gubi i tak dalej, no to miałam nieprzyjemności, wręcz zostałam wezwana. Był to czas, kiedy tym się zaczęłam zajmować, to było jeszcze porozumienie centrum. Taki pan z tej instytucji mnie wezwał i powiedział, że jeżeli jeszcze raz będę tam jakiś, jak to się mówi, dym koło tej sprawy robiła, to już więcej tutaj nie zostanę wpuszczona, prawda? No i tak było. Ja miałam taką swoją metodę, że jak mnie wyrzucano, no to pisałam od razu następne podanie. Dzięki temu udało mi się zebrać, mam ksera przeróżnych dokumentów, ale proces trwa. Mam informacje od osób, które pracowały w archiwach niemieckich, że ponieważ wiadomo, że ci, którzy przybyli tam, no bardzo szybko z wywiadami się tam amerykańskimi, brytyjskimi dogadały, potem BND przy ich pomocy, co okazało się nie taką trudną sprawą, czyszczono także dokumenty dotyczące tych zbrodni z archiwów niemieckich, no i z archiwów amerykańskich tak samo. Mamy więc sytuację taką, że do której chcą Ukraińcy doprowadzić. Żeby zostały tylko relacje jako tak zwane dla historyka, źródła drugiego rzutu, no bo mogą być jakieś, prawda, tam przekłamania czy coś, bo płyną lata, przez całe długie dziesiątki lat nie można było o tym mówić, można je potraktować jako mniej wiarygodne. Natomiast te dokumenty, które były relacjami bezpośrednimi, bo przecież nasze podziemie tam jednak mniej lub lepiej działało. Była Rada Główna Opiekuńcza, tam prowadzono różnego rodzaju badania. Rzeczywiście potwierdzę, dokumenty giną z archiwum na przykład tego wojskowego w Rembertowie. Ja przyjeżdżam, szukam dokumentów, o których już w jakiejś tam pracy wcześniejszej było wspomniane. Dokumentu nie ma. No i tu są dwie możliwości. Albo mnie, bo po prostu jest jakiś tam zapis na moje nazwisko, nie są one udostępniane, albo po prostu ich już rzeczywiście fizycznie nie ma.
Tutaj na terenie naszego kraju, o czym pan ambasador też doskonale wie, hulają wszystkie możliwe wywiady, w tym SBU. Mało tego, osoby w Polsce nawet są orderami tego SBU nagradzane. Co to oznacza? Że zainteresowani są nie tylko po stronie ukraińskiej, ale też ci ludzie, którzy na rzecz tych wywiadów, prawda, pracują w Polsce. Sytuacja jest, powiedziałabym, bardzo zła, ponieważ napięcie w naszym kraju będzie narastało. Ilość tych ludzi, którzy stamtąd przybyli i brak jakiegokolwiek potępienia działań. Ja tutaj dam przykład, który został w Krakowie wychwycony. Krakowie, mieście, które kiedyś było w czasach okupacji taką wielką, jedną jaczejką banderowską, bo tutaj przecież zjechali ci wszyscy przywódcy. Wystawienie portretu Bandery w księgarni ukraińskiej i tej symboliki banderowskiej wymaga jednego. Nasze państwo, aby bronić się przed tym, powinno jasno dać Ukraińcom do zrozumienia, że to się im po prostu nie opłaci. Że im się to nie opłaci. To znaczy prowadzić do kodeksu karnego, ale najlepiej ustawą jeszcze wcześniej, piętnowanie, zakazanie, bo to tak trzeba powiedzieć, używania wszelakiej symboliki, gloryfikowania morderców Polaków, czyli wszystkich tych Szuchewiczów, prawda, innych łebedów. Co z tego, że oni mają wsparcie? Taka rzecz powinna być przeprowadzona. Czyli absolutny zakaz pod karami, znaczy takimi konkretnymi karami w kodeksie karnym, a pierwszym krokiem po takich wybrykach powinno być ekspulsowanie takich rodzin, które się tego dopuszczają i ich dzieci, które się dopuszczają z Polski, z wpisem w dokumentach, że już po prostu takiego człowieka po prostu my tutaj nie chcemy. Ale tu dzieją się rzeczy jeszcze gorsze, mianowicie Polakom odmawia się prawa do obrony. Czyli jeżeli takie rzeczy występują i ktoś na przykład w internecie o nich pisze, pokazuje ich, na zasadzie ostrzeżenia, prawda, bo to o to chodzi, żebyśmy już doznali w przeszłości takich różnych złoczynów z ich strony, że powinniśmy społeczeństwo ostrzec, że następnym krokiem będzie już nie tylko grabieże, jakieś tam patologie kryminalne, prawda, złodziejstwa czy coś, ale może być także czysto rasistowskie po prostu traktowanie Polaków i ich po prostu bicie za narodowość, prawda. W momencie, kiedy ludzie usiłują się bronić, w Polsce są osoby, które po prostu za pieniądze, nie wiem czy od Sorosza, a może i od naszych władz, zajmują się ściganiem wpisów w mediach społecznościowych dotyczących takich patologicznych zdarzeń. Ponieważ z reguły, jeżeli ktoś pokazuje jakieś już na przykład takie skandaliczne zachowania, jak na przykład we Wrocławiu, gdzie na klatkach schodowych na osiedlach się już wypisuje, prawda, obelgi pod adresem Polaków, jakieś szubienice, swastyki, prawda, z podpisem, że to właśnie tak Polaków się będzie traktowało, ludzi to bulwersuje. Ludzie często dają emocjonalne wpisy i te szwadrony, które mają nas tutaj trzymać przy twarzy, przy głowie smyczą, podają to do sądów jako mowę nienawiści. Bo dzisiaj po prostu, tak jak mówiłam, prawda staje się mową nienawiści. I mało tego, oni przed tymi sądami, przez nasze sądy są skazywani. Często są to ludzie, którzy wywodzą się właśnie z tych rodzin kresowych, czyli odbiera się nam nawet prawo mówienia we własnym kraju na temat patologii, które w tym kraju występują. No, absolutne szaleństwo. To może pan ambasador by się odniósł do tego, bo to przecież chyba jest jakaś zupełnie paranoja. No, kto się nie szanuje, tego nie szanują, a tutaj na to nieszanowanie jest pełne przyzwolenie. Tak, tylko oczywiście, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że ktoś te dokumenty, prawda, niszczył, prawda, że ktoś
ktoś wpadł na pomysł, żeby zorganizować wystawę przyrównującą, prawda, Powstanie Warszawskie do Mariupola. Przecież to robią konkretni ludzie. A z jakiego klucza? I tutaj właśnie chciałbym może ograniczyć się tylko do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, chociaż to, co powiem, dotyczy przecież wielu innych sfer działalności i wielu innych urzędów w Polsce. Czynnik narodowościowy. Gdy Bronisław Geremek tworzył MSZ, prawda, tej suwerennej Polski, którą jakobyśmy odzyskali dzięki niemu, i gdy kompletował swój zespół dyplomatyczny, to kierował się regułą. Obce pochodzenie, bezpieczniackie przeszkolenie i rekomendacja Michnika. I rzeczywiście, prawda, pierwszymi ministrami, jeśli chodzi o ministrów spraw zagranicznych, tych pierwszych, to czterech z nich to byli potomkowie funkcjonariuszy NKWD pochodzenia obcego. Dwóch to byli potomkowie funkcjonariuszy Komunistycznej Partii Polski, też obcego pochodzenia. No i był Radek Sikorski, nieznanego pochodzenia, prawda? Tylko znamy pochodzenie jego żony. Też wypromowany przez wuja, majora Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przez profesora Baumana, majora Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i mamy, co mamy, prawda? Jeśli chodzi o sferę stosunków konkretnie z Ukrainą, to jak mówił kresowy poeta Adam Mickiewicz, no kresowy zresztą poeta, mówił, są wszyscy, czy prawie wszyscy, są nie z ojczyzny mojej, prawda, i tak dalej. Czyli, przepraszam, placówki dyplomatyczne zamieniły się w enklawy etniczne. Czyli, przepraszam, to w takim razie w ambasadzie Ukrainy, czy tam pracują Polacy, dyplomaci? Tak. Nie słyszałem o takim przypadku. Zresztą w dyplomacjach wielu innych krajów, wszystkich krajów na świecie, nie mamy do czynienia z taką sytuacją, żeby szefem komórki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych danego kraju był... tak jak w Polsce, Ukrainiec. Żeby szefem Wydziału Wschodniego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego był Ukrainiec, prawda? Takie rzeczy są nigdzie na świecie niespotkane. Przecież mamy prawo domniemywać, że nastąpi konflikt interesów u takiego człowieka. Konflikt lojalności. I dlatego, prawda, kończąc tą myśl, stosunki Polski z Ukrainą są zafałszowane. Dlaczego? Dlatego, że po stronie polskiej prowadzą je i określają ludzie pochodzenia ukraińskiego albo pochodzenia obcego, na przykład żydowskiego. I po prostu stosunki polsko-ukraińskie stały się jawnie stosunkami ukraińsko-ukraińskimi. Tak można by to publicystycznie nazwać. I tak jak w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi ktoś podmienił je na stosunki z diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych, tak samo i tutaj w odniesieniu do tej tematyki, którą tutaj omawiamy, stosunki polsko-ukraińskie ktoś podmienił na stosunki ukraińsko-ukraińskie. Tutaj na ten temat mógłbym mówić bardzo dużo. Zresztą w tej książce o tej piszę, że wymieniam konkretne nazwiska, jeżeli pani doktor pozwoli i pan pozwoli. Na przykład szefem sobie tutaj będę czytał, w ogóle główną postacią, która modeluje stosunki polsko-ukraińskie, która decyduje o kadrach zatrudnionych w polskich placówkach dyplomatycznych na wschodzie, na Ukrainie, który decyduje o podziale pomocy dla Polaków żyjących na Ukrainie i o wielu jeszcze innych rzeczach, jest niejaki pan Michał Dworczyk. Michajło Dworczyk, prawda? Wiemy, że jakiegoś pochodzenia. Ten człowiek, prawda, tak nawiasem mówiąc, przecież jeszcze przed wybuchem wojny zasłynął
taką wypowiedzią, tutaj zacytuję tą wypowiedź, mówił o uproszczeniu procedur i możliwości związanych z osiedlaniem się w Polsce wszystkich potomków mieszkańców I i II Rzeczypospolitej, którzy deklarują związek z Polską. Nie mówił o obywatelach, o Polakach. Czyli była to już zapowiedź ukrainizacji Polski i zasiedlenia Polski Ukraińcami. Ten człowiek jest odpowiedzialny za rozdawanie karty Polaka, właśnie między innymi na Ukrainie, którą to kartę Polaka dostają nie Polacy etniczni żyjący na Ukrainie, ale przede wszystkim Ukraińcy, czyli można domniemywać potomkowie banderowców i upowców. I na przykład, taki przykład, też związany z polską polityką historyczną wobec Ukrainy, prawda? Szefem, dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Kijowie jest Ukrainiec, chwalący się ukraińskimi korzeniami, apologeta Bandery. Nazywa się Robert Krzyżewski. Może to warto by zacytować. Co prawda? Za wspaniałe nazwisko. Możemy, my, Polacy, powinniśmy zgrzytnąć zębami. Niech im ten Bandera stoi, skoro się uparli. Bandera, człowiek, który walczył o wolną Ukrainę, zabijał polskich polityków. Przykro nam, Polakom. No przykro, ale w ostateczności nie on bezpośrednio mordował, ale wydawał rozkazy tak jak Hitler. Później dalej kontynuuje. Jak się Ukraińcy uparli stawiać mu pomniki, to może my powinniśmy odpuścić. Może niech przez polskie gardło przejdzie, że ten cel ukraiński jednak był słuszny. Dalej mówi. Strona polska również nie jest bez winy, gdyż chętnie zarzucamy Ukraińcom ich błędy, natomiast nie chcemy z drugiej strony dostrzec, że reakcja, odpowiedź polska w latach 44-45 była brutalna i również naznaczona akcjami o charakterze zbrodni wojennych. Proszę Państwa, taki człowiek jest dyrektorem. Ma reprezentować interesy Polski. Dyrektorem, on ma bronić polskiego interesu narodowego, on ma bronić imienia, dobrego imienia Polski i on ma występować wobec ukraińców z żądaniami, żeby przeprosili za zbrodnię wołyńską. No proszę Państwa, no przecież to jest komedia. Inny działacz, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, ale też bardzo często wypowiada się na te tematy ukraińskie i też jest wiadomego pochodzenia. Mówi tak. Dla Polski lepiej jest, żeby w Kijowie rządzili nie tylko banderowcy, ale nawet sam Bandera, niż odbudowa imperium. O. Tacy ludzie, prawda, są, nawiasem mówiąc, i jeden, i drugi, to są pupilkowie wymienionego wcześniej pana Michała Dworczuka. To on właśnie ich wypromował i on doprowadził, że ci ludzie, prawda, zajmują się stosunkami z Ukrainą i polską polityką historyczną. I gdyby ktoś miał czas, proszę zajrzeć na stronę internetową, na witrynę internetową właśnie naszego Instytutu w Kijowie. To jest Instytut Kultury Ukraińskiej. Tam nie ma żadnych imprez, wystaw, innych przedsięwzięć kulturalnych, które by dotyczyły kultury polskiej. One dotyczą wszystko kultury ukraińskiej. Proszę bardzo. Instytut Kultury Antypolskiej. Musimy niestety kończyć. Na zakończenie chciałbym zwrócić się również do naszych kochanych rządzących z rządu warszawskiego. Szanowni państwo, stosunkach polsko-ukraińskich my mamy zupełnie, jeśli chodzi o uczelnie wyższe, analogiczną sytuację. Gdyby państwo prześledzili sobie nazwiska głównych historyków, którzy piszą o stosunkach polsko-ukraińskich, to tam znaleźć nazwisko polskie i normalnego Polaka, to przecież to ze świecą szukać nie da się. Odbywają się konferencje, na których Ukraińcy, polsko-ukraińskie, na których Ukraińcy mieszkający w Polsce rozmawiają z Ukraińcami, którzy mieszkają na Ukrainie. Tam po prostu głos polski jest zupełnie, ale to zupełnie nieistniejący. A przecież ci ludzie piszą książki, z których uczeni są potem na uczelniach nasi nauczyciele. Uczona jest polska młodzież,
która wychodzi po tych zajęciach historycznych z kompletnym brakiem rozeznania, gdzie jest prawda. Uczy się ich rzeczy z pełną premedytacją, robi się to od dziesiątek lat. Proszę mi wierzyć. Ja to obserwuję. Ja jestem takim rorogiem, ponieważ ja, wchodząc w tematy absolutnie tam im niewygodne, psuję im tą robotę, na przykład pisząc tą ogromną książkę o terroryzmie ukraińskim przed wojną, gdzie przez 7 lat siedziałam w archiwach, żeby udowodnić, jak państwo nasze po prostu zostało rozpracowane przez mniejszość ukraińską, w dużej mierze na własne życzenie, bo przecież... A w tej chwili my wchodzimy dokładnie do tej samej wody. No, ale musimy zapytać o cel, prawda? Celem jest stworzenie jakiegoś ukropolinu, bo tak sobie to wymyślili Żydzi amerykańscy, nie wiem, Amerykanie, nie wiadomo jakie tam gremia chcą tutaj. Sprawę chcą załatwić i to, że nie załatwia się spraw, a zaognia się sprawy między Ukraińcami i Polakami w postaci na przykład dawania im polskich emerytur, po prostu okradania Polaków z ich dorobku i świadczenia tak ogromnymi kwotami, które to państwo mają podtrzymywać, a w rzeczywistości w dużej mierze te ogromne kwoty trafiają do kieszeni jakichś tam ludzi bogatych oligarchów, a pomoc tu zbierana, jak wiemy, przyczyniła się do powstania ogromnych fortun. Ja nie chcę nic mówić, ale jechałam do Chełma z Krakowa 2 dni temu. Po drodze widziałam 7 potężnych transportów wiozących tak luksusowe auta, że mnie po prostu przysłowiowo szczęka opadła. To były jakieś Dodge otwarte, jakieś luksusowe auta z lakierami takimi, no każde z nich to wartości milionowej wręcz. I to wszystko jechało w kierunku granicy ukraińskiej. Wiem, że są tam bogaci ludzie, ale ilość tych samochodów, przede wszystkim ich jakość. Mijały je samochodziki Polaków, prawda, biedne jakieś tam Fordziki, wieloletnie i ludzie wszyscy patrzyli na to po prostu wręcz z przerażeniem i zgrozą, bo pytamy gdzie, prawda? Zresztą tutaj po ulicach naszych miast też sobie, tak, że tak powiem, pozwalają się wozić. No więc wracajmy do tego celu. Ukropoli. Ale przecież my doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to działanie głęboko patologiczne, ponieważ zarówno Ukraińcy, którzy się chwalą tym, że te wszystkie ich działania to miały jeden tylko cel, budowę samostyjnej, jak i Polaków, którzy po swoich straszliwych doświadczeniach boją się mieć z Ukraińcami do czynienia i ten strach będzie narastał rozproporcjonalnie do przestępstw i różnych wystąpień. Dlaczego nie stwarza się sytuacji, która by miała te rzeczy uporządkować, prawda? Bo można to zrobić. Wydaje się, jakby tym dalekosiężnym celem było to, żeby tych Polaków, inaczej, tych Ukraińców na tych Polaków rzucić, bo nie daj Boże, jak jeszcze dojdzie do jakiegoś podpisania jakiejś umowy zawieszenia broni pokojowej czy coś i ci mężusiowie, prawda, z bronią, zaprawieni tam w bojach nam tutaj do tych pań tutaj wrócą i dopiero się zrobi, prawda, naprawdę niebezpiecznie. Polacy, jak wiemy, są rozbrojeni. Polacy poza taką garstką są spacyfikowani de facto. Broni generalnie nie posiadają, nie będą w stanie się tutaj obronić. Więc może cel jest taki. Ja się nad tym teraz coraz poważniej zastanawiam. Jak pozbyć się Słowian ich własnymi rękami? Po prostu poszczuć jednych na drugich. No i co? A potem już wszystko wpada w ręce... Bez tego. Zresztą każde mieszanie, to które obserwujemy w tej chwili, bo przecież my mamy problemy z Ukraińcami, no ale każdy z nas podróżuje na zachód, widzi co się dzieje we Francji, widzi co się dzieje w Niemczech, czy Hiszpanii, jaki jest stan bezpieczeństwa przerażający. Jest to takie zmiksowanie, takie zmieszanie, po prostu jest bardzo na rękę tym, którzy taką politykę mającą na celu właśnie zabicie, wykończenie państw narodowych, rozłożenie ich, a równocześnie przejęcie tych terytoriów poprzez obniżenie też poziomu szkolnictwa i tak dalej, stworzenie takiej jakiejś podległej masy i równocześnie tych, którzy tą całą śmietanę zabiorą i spiją. No,
nasze doświadczenia z wieków, prawda, były takie, że Polska była czynnikiem polonizującym, prawda? Różne te nacje, bo to nawet kiedyś mi tak objaśniano, że to można, to, że to działa jak magnez i opiłki, prawda? Jeżeli kraj ma swój potencjał kulturowy, ma potencjał gospodarczy, no to ci inni chcą w tym kraju być. Natomiast tutaj widzimy, że robi się wszystko, aby po prostu nasz kraj został poddany likwidacji. Bo czymże jest na przykład zmuszanie w tej chwili, bo taki jest tam już projekt, nie wiem, czy on już wchodzi do realizacji, uczenia dzieci na Lubelszczyźnie polskich języka ukraińskiego. Mieliśmy to na Wołyniu. Wiedzieliśmy tam, gdzie było najbardziej liberalnie, tam gdzie rzeczywiście, no ale stanowiliśmy tam sporą mniejszość, można było pójść na koncesję, ale Lubelszczyzna. Wiemy, że w dużych miastach ilość Ukraińców w tej chwili już przechodzi 20%, bo to już są takie ilości mieszkańców. Natomiast bardzo niepokoi mnie rzecz osiedlania Ukraińców na wsiach, szczególnie w tym rejonie, które udało się szczęśliwie przy pomocy operacji Wisła z tych Ukraińców wcześniej oczyścić. Ale dzisiaj mamy sytuację taką, że Ukraina w cudzysłowie jest już na Warmii, na Mazurach, w Szczecińskim. Teraz ten pas się tutaj dopełnia. No i to już jest rzecz dla nas bardzo, ale to bardzo niepokojąca, bo to będzie, jeżeli i w zamierzeniu jest Ukropolin z Ukraińcami, którzy nie będą chcieli, żeby to był Ukropolin, tylko żeby to była Ukraina. Po prostu tam im odebrali, no to dawaj, no teraz po prostu sobie zajmiemy tak po kozacku, po hajdamacku następny teren. No przecież to jest absolutne zagrożenie dla Polaków, a to zagrożenie powinno być dla nas jasne, ponieważ dostajemy, ja dostaję tutaj listy, mam tutaj, to są moje dokumenty, które dostaję z Ukrainy dzisiejszej od ostatnich niedobitków żyjących tam Polaków. Co ci ludzie piszą? Piszą, że oni po prostu są zmuszani do mówienia tylko, już nawet boją się po polsku mówić, że ci, którzy chcieliby do jakiejś pomocy od naszego państwa, tej pomocy nie dostają. Że preferencje są tylko dla tych postbanderów, prawda, którzy przyjeżdżają do Polski, natomiast o nich nikt nie myśli. Ja tutaj chciałam pokazać, w tych listach dostaję takie nazwisko. Jest to nazwisko Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Jan Michał Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Oni mnie proszą, ponieważ piszą do tego pana, z prośbami, coraz im tam jest ciężej, są w większości starszymi ludźmi, ze swoimi skargami. Piszą, że nie pozwalają im w kościele za polskie pieniądze odbudowane po polsku mówić. Piszą, że tak, tak, dokładnie, przecież to są konkretne miejscowości, że po prostu chowają się, ponieważ antypolonizm, który tam panuje, tam po tamtej stronie, zmusza ich do tego, żeby ukrywali swoje pochodzenie. No to chyba coś jest. A, i to jest pisanie na berdyczu, bo ten pan im po prostu w ogóle nie tylko im nie pomaga, ale im po prostu nawet nie odpisuje. Mało tego, jak chcą jakąkolwiek prawdę napisać o tym, co naprawdę tam się Polakom dzieje, to oni to są zmuszeni wysyłać przez ludzi, jakich polskich do skrzynek po polskiej stronie, bo się boją. Bo się po prostu boją. Albo list przynoszą do ambasady, jeżeli ktoś ma w miarę blisko, czy do konsulatu, do Lwowa, czy gdzieś, i tam zaklejają jeszcze taśmą na 10 stronę i stamtąd po prostu proszą o te telefony. Przecież my kodami rozmawiamy ze sobą przez telefon. Po prostu tak jest. A to dostają wszystko. Ich to tam strasznie, strasznie łamie im serce. Musimy niestety kończyć. Ja chciałem na zakończenie właśnie zwrócić się do naszych rządzących, nie naszych tak naprawdę, do rządu warszawskiego, do pana Dziedziczaka, do pana premiera, do pana Dudy. Szanowni państwo, dzisiaj jesteście wy na świeczniku, dzisiaj wy narzucacie nam
to, co chcecie, swoją politykę i tę politykę, która jest wam narzucana. Nie interesuje nas tak naprawdę, czym wy się kierujecie. Wiemy, że jest to po prostu podłe w stosunku do nas, w stosunku do ludzi, którzy zostali pomordowani, w stosunku do naszych krewnych, do naszych współbraci, naszych współobywateli. Kiedyś przyjdzie wam za to odpowiedzieć. Bardzo ciekawa rzecz. 10 lipca i będziemy 11 lipca, przepraszam, będziemy obchodzili rocznicę wołyńską, a 10 lipca będziemy obchodzili tak zwane morderstwa w Jedwabnem. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała dysproporcja w obchodach tych dwóch wydarzeń. Jestem przekonany, że oczywiście będzie kolejna narracja ze strony władz naszych warszawskich, jakie to wielkie nieszczęście przydarzyło się ludności żydowskiej, ze strony bandytów Polaków, i będzie przemilczana zbrodnia wołyńska lub też sprowadzona do jakiegoś wydarzenia zupełnie marginalnego. Przyjdzie na was czas. Odpowiecie nie tylko przed Panem Bogiem, ale jestem przekonany, że duża część z was odpowie przed sądami. Dziękuję państwu za uwagę. Trochę emocjonalnie dzisiaj zakończona nasza rozmowa, ale chciałbym, żebyśmy w ogóle wrócili jeszcze do tej rozmowy w tym gronie, może nawet jeszcze większym. Zapraszam również państwa jako moich gości tutaj obecnych do kontynuowania tych rozmów, ponieważ są one bardzo ważne. My musimy o tym mówić, nie możemy milczeć. Nie dajmy sobie zamknąć ust. Dzisiaj moimi gośćmi była pani doktor Lucyna Kulińska i pan ambasador Krzysztof Baliński. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, dziękuję za państwa wsparcie. Prosimy raz jeszcze, proszę o wsparcie. Ja się z państwem żegnam. Marek Skowroński, z Panem Bogiem.